już jestem po rozsianiu nawozów wapniowych. Zostało tyle. Tutaj, tu jest mieszadło i ono szybko działa, tak jak pisaliście. I tutaj mi się to wszystko, zobaczcie. O, tam już jest podłoga. Tutaj się tak zbiera, ale to nie jest... Dwa razy mi się zawiesiło, jak zamknąłem na uwrociach. Zamknąłem te szczeliny, a nie wyłączyłem wałka. No to póki objechałem kawałek, póki włączyłem, to tu zmieliło i zrobiło się zator, to z dołu. Dwa razy tak miałem, a później już wyłączałem wałek na uwrociach i było elegancko. Rozsiało mi, mówię, 10 ton, gdzie pół tony na hektar, a pożycie to tam 300-400 kilo albo 250 też mi wyszło na łąkach, na pastwiskach. Po trochę, tak wiecie, aby dać. Wszystko to jest mało. Ale coś trzeba dać, bo tyle mogę w ekologii. Sytuacja jest tak. Tutaj mi się troszkę nie otwierało do końca. Nie zamykało. Tutaj musiałem poluzować o tą śrubę. O tą. Bo to jest tak, jak to się mocno skręci, to jest... nie wiem, zakleszcza się. Także tutaj trzeba by było kontrę dać z jednej, z drugiej strony, żeby się nie odkręcało. I wtedy będzie dobrze. Wtedy będzie luz i będzie się zamykało. Tu zakleja troszeczkę, ale za każdym razem jak ładuję big bag, stuknę młoteczkiem delikatnie i odpada. Także nie zardzewiał, nie zepsuł się, oprócz tego co ja zepsułem, i swoje zrobił. Także jeden sezon ma z głowy, tam trochę jeszcze mi zostało worków, dwie tony w sumie, cztery worki, to już później pod Nutrihonej. A ja jego kupiłem po to, żeby nie siać kosem. No to zobaczcie, kos ma 40 lat albo i więcej i jak wygląda, i czy on się nadaje na złom, że jest porodzewiały i tak dalej. On jeździ dalej, jego można wymyć konkretnie i wymalować i dalej będzie jeździł. Tak samo z tym siwnikiem. Miałem limit pieniędzy, zrobiłem to co mogłem. Kupić, ja bym chciał Amazona 3000 litrów, to pisałem w komentarzach. 3000 litrów z komputerem, z GPS-em, żeby to fajnie szło, robota. Tutaj musiałem wychodzić, ale też jestem pod wrażeniem, bo mówię, 24, 22, 24, zależy jak szybko jechałem, na jakich obrotach. Się rozsiewał to bardzo, bardzo, bardzo szeroko. Tutaj te długie dałem. Długie dałem, już ja wam powiem od razu. Na A5, na A5, a krótsze, tak żeby mi zasiewnikiem siało, jeszcze mogłem je troszeczkę zmniejszyć. Na B, raz, dwa, trzy, na B3. Mogłem jeszcze, to by bardziej tutaj, bo mi się zdaje, że za mało na leciało z tyłu, ale wystarczająco. Także czy 400 kilo, czy 450, czy 500, to już tam dla mnie bez różnicy, bo i tak to wszystko, mówię, jest mało. A jeżeli chodzi, czy 100 kilo siać, czy 110, no to już nie wiem, czy to się da ustawić na jakimkolwiek. Też można biegami na jakimkolwiek siewniku. Można biegami sobie dopasowywać. Co kilometr jest bieg, także jest ok. Pokażę wam jeszcze, jak u nas przebiega proces czyszczenia zboża. W tamtym roku z centrali braliśmy, w tym roku też chcieliśmy, ale nie było sensu, bo to jest ładne zboże. Tak. Jest super grube. Tam z góry żona wrzuca do środka, tutaj odwierzchki lecą, tu też odwierzchki są bardzo ładne. To jest owiec Bingo, tylko że długie ma, jak to, te łuski ma długie. Łuski ma długie, no ale jak z centrali brałem, to były bardziej takie wymucone, krótsze. Liczyłem, to około 22 hektary jest do siania owsa. Także jeszcze jest ten, jeszcze jest kawałek. Znaczy,
wszystkiego. Mam teraz na wiosnę 30 hektarów do zasiania, ale owsa 22. Łubinu będzie około 6 hektarów, może 7. I tam nutri honej ze 3 hektary, jakoś tak. Trochę koniczyny jeszcze chyba. Tu są jałóweczki, już one niektóre co rok mają. A tam byczki. Byczki już szykujemy do sprzedania. W cenie na rozpłodnika bym chciał sprzedać po 4,5 tysiąca, bo taniej nie będę sprzedawał. Jak ktoś chce, to zapraszam. A jak wszystkie by ktoś chciał, to 13 zł za kilogram netto, tylko wszystkie na raz, bo tu są niektóre mają 350 kg, niektóre 250. I tak sobie właśnie rozmawiamy, że może je wszystkie sprzedać. To by tu było, no bo paszy jest mało, a wiecie, jak żałować paszy, to one nie za bardzo będą rosły. Jest tak, że na styk nam starczy, ale lepiej jak zostanie. Także mówię, w komentarzach czytałem, to totalna masakra, jacy ludzie są inni, no świat nie widział. Każdy, no tam faktycznie wieczorem to już było, zaczęli chwalić, no ale mówię, to nie kosztuje 30 tysięcy, że to ma być piękne i ładne i nie psuć i tak dalej, tylko 3 tysiące. Tutaj ja bym teraz, właśnie też się cieszę, że kupiłem, bo będę wiedział, teraz najlepiej jakby było dwa siłownik dwustronnego działania. Tutaj no faktycznie ten mieszalnik bardzo szybko działa i tutaj mieli. Nie wiem, jakby było z innymi nawozami, bo kreda to wiadomo, że jest miękka i klejąca się. Ona się rozpuszcza. Ale dało się wysiać. Naprawdę jestem zadowolony. Nie jest to szczyt moich marzeń, ale mówię, jeszcze jak będzie trzeba, to kupimy większy. Na razie są inne potrzeby. No i tutaj jest w traktorze, jeszcze wam pokażę, co się porobiło, bo musiałem też otwierać czasami, bo nie było widać, otwierać szyby. Nie było widać, gdzie jadę, gdzie się jest. I to wszystko. Zobaczmy tam, co tu się wyczysz tu. To wszystko muszę powyczyszczać. Wydmuchać, póki wilgoci nie ma. Wymyć ten ciągnik cały. No, wszystko to poczyszczę zaraz. Na podłodze też to wszystko wywalimy, bo sami wiecie, jak się dba, tak się ma. Tutaj ja też często, jak jest kurz, to zdmuchuję najpierw, żeby nie robić błota, a później resztki. A chociaż wiatr już ładnie to. Wiatr to ładnie już obczyścił. Cały tył tutaj biały, jak w śniegu. No. Mówię, szkoda ciągnika, bo 60 by to ciągało, no ale też chodzi też tutaj o moje zdrowie. Mam tam kręgosłupem problem. No i tutaj biegi sobie dobieram i tak dalej. Także fajnie by było naprawdę, jakby ten siewnik był 1200 minimum. Tona by wchodziła. Wapna, ale też nie wiem, czy by się właśnie wtedy nie zawieszał. Gdyby to nie ugniotło mocno. Otwarte na oścież miałem te wszystkie otwory, także to leciało. No, bo jak zmieszałem, to faktycznie ono coś tam zaczynało. Nie chciało lecieć na początku, ale mówię, na maksa otworzyć i lecieć. Jest film, nagrałem parę klipów, puszczę, posklejam i puszczę, nie wiem kiedy, ale dzisiaj tak właśnie w tej chwili jest. Vlog robię, to chyba rozumiecie, że jest mało czasu. Często też słyszę, że lepiej taki, byle o czym, a żeby był ten vlog. No i żeby nie sklejać, bo to długo czasu. Także pozdrawiam, z kapsłem was. On się zbiegał wczoraj, bo za każdym razem jechał, leciał do przyczepy ze mną, za każdym big bagiem. Także dzisiaj odpoczywa. No to pozdrawiam. Do zobaczenia.